Witam serdecznie, Grosik z tej strony, 4.55. Przymrozek dzisiaj był, szyby zamarznięte, musiałem odmrażać szybki i będę ruszał na wykopki. Dobra, zasuwam. Jestem jeszcze przed wykopkami. W dniu takim jak dzisiaj zajechałem na cmentarz wojenny w Marczu. Są tutaj groby żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej oraz jedna mogiła żołnierzy z I wojny światowej. Jestem już na polu. Odwiedziłem groby bliskich na cmentarzu w Horodle. Jak widzieliście, byłem też na cmentarzu wojennym w Marczu i czas wracać na to pole, na którym znalazłem ostatnio tą ikonkę podróżną. Zobaczymy, może to pole coś jeszcze fajnego mi da. Zaczynam poszukiwania dzisiejsze. Pierwszy dołek dzisiaj i trafiłem kawałek łyżeczki, ale jakiejś takiej mosiężnej. Możliwe, że posrebrzanej trochę. Taki fancik na początek. A tymczasem wyszedł taki długi kawałek pierścienia wiodącego. Jak widzicie, aż się wyprostował. Ten to raczej na złom nie pójdzie, tylko gdzieś na którejś szafie będzie sobie leżał ze szrapnelkami, bo kawałeczek tego jest. A tymczasem znalazłem pierwszy czubeczek dzisiaj. Pierwsza monetka dzisiaj i niestety 20 groszy. A teraz znalazłem taką łuseczkę od Mosina. Nie ma za fajnych sygnałów. Teraz dopiero wyszedł jakiś czubeczek, a tak same śmieci wychodzą. Kolorowe. A tymczasem znalazłem taką oto monetkę. Dosyć jest cieniutka, ale szczegółów na niej nie widać żadnych, a szkoda. A teraz trafiłem taką oto kuleczkę ze szrapnelka, dosyć duża jest ta kulka. Jest kolejny fant, tym razem trafiłem jakiś guzik, uszko widać. Ciekawe, co to za guzior. Może tak do słońca będzie lepiej. Nic niestety nie widać na tym guziku, zwykły płaszczowy guziorek, ale jest pierwszy guzik dzisiaj. Jednak to pole daje fanciki. Prawdopodobnie trafiłem trzy krajcary, ale stan tej monety jest słaby. Tutaj bardzo słabo widać trójeczkę. A teraz wyszedł taki oto element, prawdopodobnie jakieś kanki. Mam kolejną monetkę, tym razem wyszło 5 groszy z PRL-u, rocznik 49. A teraz wyszła połówka podkówki od buta. A tymczasem trafiłem taką oto klamkę od drzwi. Nawet ładna.
jałmosiąc. Trafiłem kolejną dużą monetę. Ciekawy jestem, co to za monetka. No, chyba 5 kopiejek. Tak mi się wydaje. Tak, piątkę widać. 5 kopiejek. Stan nie za super, ale kawał monety. Ciekawy jestem, co to jest. Wygląda jak taka niecała klamra od jakiegoś paska. Możliwe, że to. Kolejna monetka i znowu PRL. 49 rocznik i nominał 5 groszy. A tymczasem trafiłem taki dosyć duży guziczek. Sprawdzimy, czy uszko jest. Jest, tylko troszeczkę wygięte. No, to chyba będzie polski guzik. Bo uszko, materiał, drut. I dosyć lekki jest. Tak, orzełka widać. Bez korony. Tymczasem trafiłem jedną kopiejkę, rok 1877. Tymczasem znalazłem coś takiego. Nie wiem, co to jest, ale posiadam taką rzecz gdzieś tam w którejś skrzyneczce. Znalazłem dwie monetki. Na początku myślałem, że to jest jedna, ale okazuje się, że to są dwie monety przyklejone do siebie. Więcej sygnałów nie ma w pobliżu. Skanowałem na różnych częstotliwościach. Po prostu dwie gdzieś sobie leżały długi czas. Aż ja je rozkleiłem niechcący. No, takie to monety. Ciekawe, co to jest. Proszę bardzo. A tymczasem taką troszeczkę uszkodzoną łuseczkę od mozerka trafiłem. Słoneczko niebawem schowa się za horyzontem i będę kończył na dzisiaj. A tymczasem taką oto klamerkę trafiłem. Dosyć fajna. Mam kolejną monetę. Tak mi się wydaje, że trafiłem znów 10 groszy, 1840 rok. Tak. Tak mi się wydaje, że to będzie 10 groszy. Ale zaklejona strasznie. Tutaj orzełka widać dwugłowego. Tak słabo. Ale coś się zarysowuje. Strasznie wieje znowu. Słońce już się chowa. Ja jeszcze zrobię jedną długość, bo do końca pola zostało mi 5 metrów. I jedna długość pola i zawijam się. A jeszcze muszę dzisiaj do Sachrynia pojechać na trzeci cmentarz tam do rodziny, więc taki dzisiaj wyjazd łączony, trochę sentymentalny, a przy okazji kopanko, jak mam siedzieć gdzieś tam w gościach i jeść cały dzień, to wolę na polu troszeczkę pokopać i poruszać się. I praktycznie na sam koniec pola i dzisiejszego kopania taki czubeczek wyszedł. Kończę na dzisiaj i zawijam jeszcze na cmentarz do jednej miejscowości, a później wracam do domu. Dobra, zapraszam serdecznie na podsumowanie. A tutaj są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, większość aluminium, a to Majlusio przyszedł na podsumowanko, na które wszystkich zapraszam. Witam na podsumowaniu, to są efekty mojego wypadu. Zaczynamy od lewej. Kawałeczki pierścieni wiodących i zapalnika, łuseczki wszelakiego kalibru, czubeczki ołowiane, jakieś inne pierdoło, czyli drut, jakiś zawór, klamka, kawałek łyżeczki mosiężnej, ale posrebrzanej jak widać, podkładka jakaś, kawałek klamerki, jakiś guziczek raczej nowszy, co tam dalej, monetki z PRL-u, guziczek z PRL-u,
ten guzik płaszczowy, okres I wojna światowa, tak mi się wydaje. Kuleczka od szrapnelka, jedna kopiejka, 1877 rok. Połówka podkówki od buta. To. Nadal nie wiem, co to jest. Może kiedyś się dowiem. Już drugą rzecz taką będę miał. Może wy wiecie, to napiszcie w komentarzu, co to jest. To ja się dowiem przy okazji. Nie będę musiał szukać gdzieś w internetach. Taka klamerka. Monetka. Nieczytelna. Tutaj trzy krajcary, ale też stan bardzo słaby. 5 kopiejek, bardzo duże, ale też stan praktycznie agonalny, chociaż rocznik chyba widać, 1899, tak mi się wydaje. I chyba najfajniejsze monetki, te trzy. Tak mi się wydaje, że to będą jakieś szalongi. One sklejone były, jak mówiłem, na polu, sygnałów żadnych obok nie było. Choć liczyłem, że coś może będzie głębiej, ale niestety tylko dwie były przyklejone do siebie. No i chyba najfajniejsza moneta na sam koniec, czyli 10 groszy, 1840 rok, sreberko. Nie czyściłem jego w takim stanie, przekażę tą monetę do konserwatora zabytków. I takie to były wykopki połączone z odwiedzaniem cmentarzy, ale udało się połączyć jedno i drugie, chociaż no, jak widzieliście, wyjechałem bardzo wcześnie, żeby wszystko sobie na spokojnie, cały plan tego dnia zrealizować, i się udało. Fanty są, wyjazd zaliczony, kolejny zapewne w najbliższą niedzielę. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do was. Cześć!